18, a zmiana uchwały Rady Miasta z czerwca 2012, druk 1118, dotyczy nadania statutu zakładowi opiekuńczo-leczniczemu w Krakowie. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Pan dyrektor Michał Marszałek. Szanowni Państwo, zasady, jeżeli chodzi o ten projekt, to uzasadnienie jest też takie jak w przypadku Szpitala Narodowicza, Szpitala Narodowicza. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jak poprzednio pozytywna opinia Komisji Zdrowia w roku aktyki uzdrowiskowej, czy są inne opinie Komisji? Nie widzę stanowiska klubu radnych. Nie ma. Otwieram dyskusję. Pani Magdalena Basara, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie i chciałabym, żeby pan dyrektor Marszałek mi wyjaśnił, na czym polega coś takiego, że zakład SOL może zbywać odpadów z użytych narzędzi zawierających niebezpieczne elementy. Albo wszystkie te jednostki takie coś mają, albo nie wiem, dlaczego to ma być wyszczególnione. Czy ZOL będzie prowadził jakąś specjalną działalność odnośnie odpadów? I druga rzecz, wprowadzenie usług parkingowych. Też jest dla mnie niepewne. Bardzo dziękuję. Odpowiedź proszę, panie dyrektorze. Przepisy ustawy o działalności leczniczej w artykule 42 ust. 3 regulują te kwestie w sposób następujący. Statut może przewidywać prowadzenie określonej i wyodrębnionej organizacyjnej działalności innej niż działalność lecznicza. Każdy z tych zakładów trzech prowadzi inną działalność, są to inne podwójne i wielkości i zasobów wykonywanych zadań podmioty. W związku z tym no ten zakres też nie jest taki sam we wszystkich trzech podmiotach leczniczych. Przypomnę tylko Szpital Narodowicza Żarowskiego i jest szpital, to są szpitale specjalistyczne, zakres opiekuńczy leczniczy zajmuje się zadaniami zakresu opiekuńczo-leczniczego oraz geriatrii. Natomiast zrzuty urządzeń z rynku niebezpieczne elementy. Tu chodzi między innymi o to, że w trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych szpital zużyte materiały, na przykład medyczne, musi w odpowiedni sposób przetwarzać i utylizować. A sama ta działalność na pewno nie jest działalnością leczniczą. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie usług parkingowych, ja przepraszam, ale bo pani Jana powiedziała, że pani tego nie rozumie, bo bardzo rozumie właśnie dlaczego. Nie, no właśnie powiedziałem, że one nie prowadzą podobnej działalności. Ja tutaj może odwołam się do opinii prawnej, czy do komentarza do ustawy, który właśnie wskazuje na to, że wewnętrzna struktura poszczególnych podmiotów leczniczych powinna być zróżnicowana ze względu na wielkość lub rodzaj udzielanych świadczeń. Ustawa ani statut nie mogą tej materii prowadzić w sposób jednolity. Są po prostu różne zakłady prowadzące różne działania. Czy proszę? Parkingowe. Tak. Ale czy tutaj my niczego nie powinniśmy wprowadzać? Parking jest i przy Szpitalu Żarowskiego, i przy Szpitalu Narutowicza, i przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Natomiast zgodnie z uchwałą, którą Państwo przyjęliście po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, które były zasady gospodarowania mieniem, które jest w użytkowaniu nieodpłatnie tych szpitali, dyrektorzy tych jednostek są też zobowiązani do tego, żeby uzyskiwać dochody z tego mienia, którym gospodarują. No i to jest przykład uzyskiwania przez Zakład Opieki Zdrowotnej dochodu z tego typu działalności. A
Natomiast ponieważ to też nie jest działalność medyczna, to ona w statucie powinna być zgodnie z literą prawa wyodrębniona. Ale to nie jest tak, że to jest coś, czego w tej chwili po prostu nie ma i coś jest tworzone w ten sposób. To jest doprecyzowywane i dostosowywane do przepisów prawa w tym zakresie. Czy to satysfakcjonuje panią prawną odpowiedź? Dziękuję pani radna. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze? Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu, wkładam termin autopoprawek na dzień 5 do godziny 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 7 do godziny 15.